Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 19 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dead Space. No i moi drodzy, rozpoczynamy sobie dzisiaj ostatni rozdział, 12, Martwa Przestrzeń. Celów na razie żadnych nie mamy, no to co, doleciliśmy sobie na planetę, na której będziemy musieli... No właśnie, będziemy musieli, moi drodzy, przetransportować znak z powrotem do nekromorfów, z powrotem na jego miejsce. Przesuń podnosik do wahadłowca. Żeby przenieść znak, muszę mieć mobilną platformę ładunkową. Gdzieś tutaj powinna być jakaś przyczepiona do torowiska. Otwórz drzwi stacji zaopatrzeniowej. Będę musiał przeciągnąć znak przez kolonię. Drzwi do stacji zaopatrzeniowej są zamknięte. Muszę znaleźć ogniwo, aby je włączyć. No dobrze. Ta szafka niestety jest zamknięta, ale ogólnie poprzeszukujmy sobie tutaj wszystkie rzeczy. Tu oczywiście, wiecie, te wszystkie jakieś tam szlaki do przeciągnięcia i tak dalej, te ścieżki. To wszystko tak naprawdę jest tutaj dla nas przygotowane, no bo wcześniej członkowie USG i Shimury przecież tutaj byli i tak naprawdę wszystko za nas zrobili. Wszystko przygotowali, my jedynie musimy przetransportować znak, tylko że w drugą stronę po prostu. Nie do statku, tylko ze statku. No dobra. Teraz tak, czy my coś tu jeszcze mamy do zebrania? Bo zanim zacznę cokolwiek robić, to jest w ogóle bardzo duży obszar, jak widzicie. Tak właśnie chciałbym to sobie wszystko na spokojnie pozwiedzać. Dobra, tutaj właściwie nic nie ma. Tam widzę skrzynkę. Ogarniemy ją sobie. Dobra, chyba jednak muszę strzelić sobie w nią, okej. Dobra, i teraz tak, zakładam, że to będziemy musieli przesunąć właśnie. Ale mówię, zanim to wszystko sobie ogarniemy, moi drodzy, to chciałbym jeszcze... Chciałbym jeszcze tu sobie właśnie pochodzić trochę. Właśnie, tu mamy jakieś pomieszczenie. Dobra, my musimy iść tam, ale to za chwilę. Okej. Isaac, the marker needs to be returned to the pedestal chamber. Use the loader to bring it there and place it on the pedestal. Replace what was taken and make us whole again. No ja wiem co ja mam robić, spokojnie. A co tu się tak ciemno na go zrobiło? Okej. Dobra, czekajcie. Zważając na to, że mamy początek rozdziału, to chciałbym sobie, moi drodzy, ogarnąć te rzeczy wszystkie z naszego ekwipunku. I teraz tak, średni zestaw medyczny. W sumie jednego średniego zestawu sobie użyję. Rubinowy półprzewodnik sprzedamy. Przesuń, ulala, ile pieniędzy. Zestaw stazy, przesuń. Jeden zestaw stazy możemy mieć ze sobą w sumie, wydaje mi się. O matko, ile ste... czekajcie, ile stelaży linowych, co jest? Dobra, weźmy sobie jeszcze dwa sloty energii plazmowej, bo bardzo dużo jej zużyły. Ja pierdzielę, ja tego mam, masakra. Przesuń, przesuń, dobra. Pociski pulsacyjne sobie zostawimy i to chyba tyle. Czy ja mogę coś kupić ewentualnie? Wiecie co, możemy kupić sobie aż 6 węzłów mocy i się nad tym zastanawiam, czy tego przypadkiem nie zrobić. A wiecie co, niech będzie. Dobra, mamy 9 węzłów mocy, także możemy sobie teraz naprawdę nieźle zupgrade'ować nasz ekwipunek. Dobra. Tego użyjemy zestawu. Okej. Dobra, i zobaczmy, jak ja to mogę wszystko poulepszać. Od razu mówię, że trochę czasu właśnie tu spędzimy na takich luźniejszych rzeczach, bo to jest ostatni rozdział w grze, więc przydałoby się trochę to ogarnąć. Przede wszystkim tak, pistolet linowy bym chciał sobie ulepszyć. Wiecie co, ulepszymy sobie, o właśnie, obrażenia. Możemy pójść jeszcze w pojemność. Dobra, i tutaj to tyle. I zostało nam jeszcze 5 węzłów, to może piłę plazmową ulepszmy. Tylko co ja mogę z nią zrobić? Możemy pojemność i obrażenia zwiększyć i jeden węzeł nam został. Może go wykorzystam ewentualnie w karabinie pulsacyjnym. Niekoniecznie. A w pistolecie linowym coś zrobię? Pojemność mogę sobie zwiększyć, dobra. To to zróbmy w takim razie, okej. No i tyle. Dobra, także to ogarnięte. I moi drodzy, chyba zanim zaczniemy... Chociaż nie wiem, może zobaczmy jeszcze co jest tutaj na przykład. Dobra, bo tu mamy naprawdę sporo ciekawych rzeczy do zebrania. Okej, dobry Boże, trzymaj nas od... Ciężko mi się rozczytać tutaj. Dobra, co my tu jeszcze mamy, dziennik audio? This is Sergeant Newman, PSEC. We've lost all the shuttles. One of them just took off and came straight back down and crashed into the bay. Took a couple of hundred people and all the remaining shuttles with it. If anyone can hear this, do not land. Do not land. Okej, okay. I zaś te szepty znowu. Dobra, moi drodzy, zobaczymy sobie jeszcze coś w tym pomieszczeniu, bo tu widzę mamy... Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma żadnego ożywiania. Dobra.
okej. Okay. A całe szczęście dałem radę to ogarnąć, zanim faktycznie te nekromorfy coś tu zrobiły. Dobra, super. O właśnie, tu mamy fuzję, moi drodzy, która jest nam potrzebna. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym wielkim pomieszczeniu wcześniej, znaczy nie pomieszczeniu, tylko tam na zewnątrz, była nam potrzebna właśnie fuzja, żeby sobie otworzyć przejście, żeby w ogóle użyć tego transportera znaku. Dobra, moi drodzy, to pozwólcie, że jeszcze raz sobie ekwipunek ogarnę, bo wolałbym jednak z ekwipunkiem ruszyć w miarę pustym, bo będzie tutaj naprawdę sporo rzeczy do zbierania. Więc ten mały zestaw myślę, że możemy przesunąć. Wiecie co, ewentualnie wezmę sobie jeszcze jeden duży zestaw medyczny. Może jeszcze jedną stazę. Chociaż stazy mam dużo akurat. Nie, staza nie, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w tym naszym ekwipunku w zasadzie. A myślę, że tyle możemy ze sobą wziąć tej amunicji i tak pewnie sporo jeszcze zużyjemy. Dobra, także zapiszemy sobie jeszcze gierkę, moi drodzy, myślę, że możemy ruszać. I chciałbym jeszcze zaznaczyć, że najprawdopodobniej, nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej jest to, moi drodzy, przedostatni odcinek z tej serii, ponieważ... What? Co to był ze... Oho. No nie, i zaś te małe ciulstwo. Dobra, a gdzie jest w ogóle Nicole? Zacznijmy od tego. Ej, bez kitu, gdzie jest Nicole? Jej tu nie ma. Okej. Ciekawe. No ale dobra. Na razie tak, włóżmy sobie to tutaj, żeby móc właśnie zasilić to przejście. I teraz, moi drodzy, musimy właśnie już zająć się tylko i wyłącznie przeniesieniem tego naszego znaku, więc... ruszajmy po niego. Możliwe, że Nicole poszła do statku w sumie, żeby tam nam ten znak pomóc przenieść. Możliwe, że tak było, dobra. W takim razie ruszajmy z tym transporterem. No i tak naprawdę, moi drodzy, cały rozdział będzie polegał na tym, żeby właśnie, no, przenieść sobie ten znak na miejsce. Dobra. Okej, możemy już aktywować podnośnik. No, także git. I zobaczmy teraz nasz kolejny cel. Zabierz znak do miejsca piedestału. Nicole mówiła coś o komnacie z piedestałem. Muszę tam zanieść znak i wstawić go z powrotem na piedestał. Według doktora Kaina powinno to doprowadzić do uwięzienia Matki Roju w rdzeniu planety. Kendra powiedziała, że to znak zapoczątkował infekcję nekromorficzną. W jakiś sposób musi on mieć też moc, żeby powstrzymać te stworzenia. No, miejmy taką nadzieję. No i teraz, moi drodzy, właśnie będziemy musieli sobie z tym znakiem zajewaniać. Będziemy takim trochę tragarzem. No, ale spoko. Ogarniemy to sobie. Ogólnie z tego, co pamiętam, rozdział nie jest jakiś specjalnie długi, dlatego też mówię. Najprawdopodobniej, moi drodzy, następny odcinek będzie już ostatnim. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo z tego, co wiem, właśnie rozdział 12 nie jest jakiś specjalnie długi. Dobra. Okej, przenieśmy to jeszcze dalej. Wow, co jest? Kurde, co mi się stało? To było dziwne. Dobra, o, ja go chciałem właśnie w ten sposób przenieść, dobra. I ten znak nam się teraz przesunie, a my możemy podejść teraz do tego przejścia. Tylko teraz tak, musimy sobie ten znak przeciągnąć. Okej, dobrze, że kinezę ulepszyłem wcześniej. Dobra. Teraz system blokujący sobie otwórzmy. No i, moi drodzy, będziemy tak sobie właśnie z tym znakiem zapierniczać. Dobra. Także niech to tam się odblokuje. No i okej, i możemy ruszać dalej. Dobra. Oho! Moment, by się jeszcze nie otworzyło w pełni. I tutaj zaś nam blokuje ten most. Dobra, będzie trzeba się tu porozglądać, mamy jakieś większe pomieszczenie. Tu w ogóle przejście jest zamknięte. Holy shit. Sierżem wystrachał. Dobra, moment, moment, skąd oni? Słyszałem, jak wyskakują nekromorfy, ale... Okej. Widać, że piła plazmowa niezły upgrade miała.
Dobra, tu mamy czysto. Ładnie. No, teraz uwaga, uwaga, żeby nie dać się wysadzić. Dobra. Kurde, kurde, kurde. Isaac, przory, przory. Niestety tych nekromorfów będzie naprawdę, moi drodzy, sporo. O, shit, shit, shit. Okej, z jednej strony nam w sumie trochę pomógł, bo wysadził wszystkich. Dobra, jeszcze ktoś. Dobra, dostał. Okej, jakoś tam sobie radzimy. Pięknie. Okej, pytanie, czy to wszyscy? Chyba jeszcze nie. Kolejni idą, o kurde. Dobra, nice. No okej, czy to wszystko? Na razie nikogo więcej nie ma, no ale... Wydaje mi się, że za chwilę ktoś tu znowu wyskoczy. Okej, rubinowy półprzewodnik, super. Nie wiem, no... Na razie wydaje się... O, bloka... Aha, dobra, ale to może później sobie ogarniemy, jak węzeł mocy. Znaczy, jak ta kwarantanna zejdzie. No dobra, no na razie wydaje się chyba w miarę czysto. Tylko pytanie, co ja teraz mogę zrobić? Wydaje mi się, że musimy... O, właśnie. Musimy sobie zamknąć ten most, żeby przesunąć sobie ten nasz znak w drugą stronę. Okej. Teraz poczekajcie, żeby tu nie spierniczyć tego. To my musimy w ten sposób zrobić, okej. Tam widzę, mamy skrzynki, ja zaraz się po nie wrócę jeszcze. Dobra, na szczęście mostek nam się otworzył z powrotem. Dobra, pozbierajmy sobie te rzeczy. Okej. Oho. Kolejny dziedziad. Dobra, ale widać, że upgrade broni się naprawdę opłacał. O wiele łatwiej się teraz strzela z tymi nekromorfami. Tu mamy kolejnego. Dobra, chodź tu, dziadu. No i pytanie, czy to wszyscy? Chyba w dalszym ciągu nie. Dobra. Musimy chyba przenieść znak aż tutaj na koniec. No dobra, Kurde, te dźwięki! Nie mam pojęcia, gdzie oni są. Dobra. No, spokojnie. Dobra, udało się. Okej, kwarantanna zdjęta. No, tak, że mamy spokój. Ja pierdzielę, ale powiem wam, że ci wybuchowi to naprawdę takie chore dźwięki z siebie wydają. Czekajcie, gdzie on mi tu wyrzucił jakieś takie fajne rzeczy całe te? Tu chyba jeszcze padł jeden. Dokładnie. Dobra, moi drodzy, także teraz możemy sobie wykorzystać ten jeden węzeł mocy, żeby sobie otworzyć to przejście. Zobaczmy. Okej. Oczywiście obejdziemy tą blokadę. Zobaczymy, co my tu właściwie otrzymamy. Wow, ile rzeczy godnych bożych. Tam nie przejdę chyba. O, ja pierdzielę, patrzcie, patrzcie, ile stafów. Nice, to mi się podoba. Także twórcy nas nieźle tutaj dopakowali, jak w ogóle nasz ekwipunek. O, shit, to nieźle, zobaczcie. Jesteśmy przepełnieni, czekajcie. Ja użyję może tych dwóch zestawów medycznych, mały i średni, żeby sobie chociaż dwa sloty dzwonić. Mam bardzo dużo zestawów stazy, a ja stazę mam ulepszoną na maksa. Więc ta staza jest mi odrobinę, trzeba przyznać, niepotrzebna. Zwłaszcza, że jeszcze tu mam ładowanie tej stazy. Twórcy pewnie uznali, że... no tutaj staza będzie mega potrzebna, żeby sobie spowalniać przeciwników, żeby sobie ułatwić rozgrywkę. No ale no, cóż, no wiecie, mam na maksa pancerz, mam maksymalne zdrowie, bronię też mam na naprawdę wysokim poziomie, więc tak naprawdę ta staza jest mi niemalże zbędna. Oho. Już chyba słyszę kolejnych cieci.
Coś czuję, że ta staza chyba jednak mi się... Oho. Że ta staza mi się chyba jednak za chwilę przyda, wiecie? Tak mi się coś przypomniało. Niestety nie mam pojęcia, co powiedziała Nicole. Nie miałem okazji się niestety wsłuchać w ten dialog. Dobra, jeszcze jeden tutaj. Musiałem ich tutaj powybijać troszeczkę. Ale chyba wszyscy padli, dobra. Zaraz sobie podejrzymy, moi drodzy, jeszcze jaki mamy cel dokładnie, bo mówię, nie miałem okazji się wsłuchać dokładnie w ten dialog, poczekajcie. Przywróć zasilanie mostów. Nie wiem, gdzie poszła Nicole, ale powiedziała, że muszę przywrócić zasilanie na mostach. W pobliżu jest kanał serwisowy z zerową grawitacją, który powinien mieć w środku sieć energetyczną. Okej, dobra, czyli już wiemy, co mamy robić. Musimy ruszać tędy, no dobrze. Ale zanim to, to jeszcze sobie oczywiście polutujmy i widzę, że mamy tutaj magazyn. Za chwilę sobie z niego skorzystamy. Tylko może wpierw pozbierajmy sobie. Wyobraźcie sobie teraz tu, moi drodzy, biegać na przykład z pancerzem na powiedzmy drugim poziomie, nie? Masakra. To by w ogóle nie dało się połowy rzeczy zebrać tak naprawdę, bo ograniczony ekwipunek by był naprawdę mocno. Dobra. Tu jeszcze stelaż, okej. Okay. I to chyba wszystko. I widziałem, że mamy zapis gry, także ja sobie z niego skorzystam, bo ciul wie, co tu będzie dalej, więc lepiej się zabezpieczyć tym zapisem, bo powiem wam, że no widzicie, co tu się dzieje generalnie. Cały czas już taka napierdzielanka totalna, no ale każdy survival horror pod koniec zawsze o wiele bardziej stawia na akcję. No i oczywiście Dead Space tutaj nie odbiega od całej reszty. No dobra, moi drodzy, teraz tak. Zobaczmy, duży. Ten jeden średni może sobie zostawię, chociaż... nie, dobra. To sprzedamy, zestawię, ile tych zestawów stazy, masakra. Jeden będę mieć ze sobą, myślę, że będzie git. To przesuniemy. Czasami się to zacina. Stelaże też przesuniemy. O matko, ile stelaży, panie. Dobra, tyle wystarczy. Pociski pulsacyjne te przesuniemy. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że chyba tyle rzeczy w ekwipunku nam wystarczy jak najbardziej. Wiecie, w razie czego będę mieć te dwa zestawy ze sobą, bo widzę, że no troszeczkę tutaj zdrowia jednak już tracę na tym etapie gry. A nie chcę, wiecie, na takim przypale, nie chcę grać na przypale takim totalnym. Jeszcze to cielsko będzie mi tu latać. No dobrze, i co my tu musimy zrealizować w zasadzie? Musimy iść tędy. Wow! Kurde, tego dziada się nie da normalnie trafić. Dobra, weźmy sobie karabin. Karabin się właśnie przydaje takich rzeczy, żeby sobie porozwalać jakieś tam skrzynki czy coś takiego. Do takich sytuacji karabin naprawdę jest spoko. Pięknie. Co ty nam tu dasz? Zestaw stazy. Ja pierdzielę, co oni mają z tą stazą? Ciągle dostaję stazy. Okej. Dobra, tu musimy przelecieć sobie. Co my tu teraz musimy zrealizować? Otwórzmy sobie przede wszystkim szafeczki jak najbardziej. Czemu nie mogę tego wziąć? Ej, co jest? Te stelaże linowe mogę wziąć, a tych pocisków? Ej, co jest? Co jest? Dobra, przesunę sobie kinezą. Okej. Okay. W takim razie przywróćmy zasilanie. No i dobra, zasilanie aktywowane. I teraz możemy zwijać tylko... O właśnie, jak moi drodzy widzicie, jest pewien problem. Mianowicie te wiatraki się włączyły. Właśnie, musimy teraz uważać, żeby przypadkiem się w te wiatraki nie wpierniczyć. I staza nam się przyda tutaj teraz. O właśnie, dobra, możemy sobie spokojnie przebiec. O, siedź. Kurde, przez tą grawitację nic nie widzę. Gdzie jest ten drugi? Ktoś jeszcze? Chyba nie. Dobra, mamy spokój. Nie, słyszę tu kogoś jeszcze. A jest Biskitu na górze. Skubany.
ta grawitacja, powiem wam, naprawdę nie ułatwia. Dobra, my musimy lecieć tędy. Czasami naprawdę ciężko się zorientować, jak tak zmieniamy te położenia. Dobra, spokojnie czekamy. Teraz Isaac biegnij, dobra. Czasami też miałem naprawdę niezły problem z tym etapem, że Isaac coś miał problemy z bieganiem ewidentne. O, jak ja mam się teraz... W sumie dobra, czekajcie. Zamiast tak kombinować, to przebiegniemy sobie w ten sposób. A nie, wait, bo jestem do góry do Gabi. Okej. Dobra, tu jeszcze szafeczka. Ulala, ile zestawów medycznych, nice. Może się podleczę? W sumie chyba dostałem jeden średni. Nie, dostałem same duże. Dobra. A w sumie chyba... O, fuck! Ja pierniczę. To mnie skubany zaskoczył. Ale chyba już zginął. Tak? Ej, dziadu, zginąłeś? Tak, zginął, a nawet nic mi... Jaki cham, nawet nic mi nie zostawił, bezczelny gnojek, no. Żadnej rzeczy. No ale dobra, mosty aktywowane. Wiecie co, ja sobie może walnę jeszcze raz zapis. Tylko gdzie było zapisywanie gry? W tamtą stronę. Dobra, możemy sobie jeszcze stazę naładować. Bo co ja będę zużywać zestawy? Oho, słyszałem jakieś dziwne dźwięki, kurde. I zaraz coś pewnie zaś na nas wyskoczy przez te dźwięki. Dawaj, do save'a 19, let's go. Dobra. Okej, to co, zabieramy sobie znak. Czekajcie, przesuniemy go trochę. Dobra. Mam nadzieję, że nic... nas już tutaj nie zaskoczy. Wydaje mi się, że nie powinno. Po tym, powiedzmy, minibosie. Chociaż ten miniboss to też taki łatwy. Widzieliście, jedną stazę na niego użyłem. I później już tak naprawdę tylko... wykończyłem go stelażami. To już była taka formalność. Okej, moi drodzy, zanim ruszymy dalej, to chciałbym sobie jeszcze zajrzeć do magazynu, bo w sumie nie mam pojęcia, jak tam nasz ekwipunek. On się teraz ciągle będzie przepełniać. Dobra, ten jeden zestaw medyczny myślę, że możemy wywalić. Zestawy stazy jeden sobie zostawię. Energię plazmową myślę, że... jeden i slot możemy sobie wziąć, tak samo stelaży linowych. Dobra, come on. Okej, ile ja mam tych rzeczy, masakra. Dobra, przesuń. I teraz powinien być nasz ekwipunek w porządku. Te pociski pulsacyjne jeszcze możemy wywalić ewentualnie. I to chyba tyle w zasadzie, dobra. Mówię, w tym rozdziale akurat wolę nosić dwa zestawy medyczne, no bo widzicie, co tu się dzieje. Czasami, no niby takich, niby tak harnia siuje i w ogóle już taki dobry jestem, a odwalę jakąś liperas i ten, i mogę zginąć, więc... I nie będę miał się czym wyleczyć, dlatego w razie czego lepiej tutaj akurat w przypadku już tego etapu gry tak zaawansowanego mieć ze sobą właśnie dwa te zestawy medyczne duże. No zwłaszcza, że widzicie, na ekwipunek no mam naprawdę bardzo dużo slotów, więc nie powinno być tutaj żadnego problemu, żeby sobie te przedmioty po drodze jeszcze zbierać. Dobra, przesuńmy ten znak tam trochę do środka. No pytanie, czy mnie coś tutaj zaatakuje? Co to był do cholery za dźwięk? Nie mam pojęcia i chyba nie chcę nawet wiedzieć. Dobra, czy jest coś tutaj do zebrania? Ta skrzynka i szafeczka. Czemu ta skrzynka skakała? Nie wiem, czasami ragdoll pewnych rzeczy w tej grze jest mega dziwny i śmieszny. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Pozwiedzajmy sobie każdy ten otwór. Hehe. Może coś ciekawego te otwory otóż dla nas mają. Dobra. O, szafeczki, super. I zaś te napisy, tylko no tego akurat nie przeczytamy, no bo wszystko jest w tym dziwnym języku. Jedynie tu jest napisane tędy. Okej. O, węzeł mocy, super. A właśnie, mogę sobie kupić w sumie węzły mocy. Nie zwróciłem uwagi. No, a na tym etapie gry to już i tak. Te bronie i tak mam dowalone, także nie masz takiej potrzeby do tych węzłów. Dobra, o dziwo nawet nic mi nie chce krzywdy zrobić, to jestem zaskoczony, muszę przyznać. Myślałem, że
Będą mnie teraz ciągle jakieś nekromorfy napierniczać, ale nie no, mamy taki w miarę spokój. Dobra. Także niech to się zablokuje. Co? Uwaga, zamknięto z rozkazu kapitana Mafiusa. Aha, no tak, bo kapitan Mafius to był kapitan Ishimury, faktycznie. Dobra. A, my już tutaj jesteśmy. Okej. Spoko, spoko. Nawet dosyć szybko nam poszło, muszę przyznać. I patrzcie, jest i matka roju, ja pierdzielę. Dobra. Zanim przejdziemy gdziekolwiek dalej, pozbierajmy sobie wszelkie rzeczy, bo to się nam bardzo przyda. Matko, te ciała! Ja mogę po tym przejść? Mogę, dobra, bo już myślałem, że nie. Okej, mówię, pozbierajmy sobie wszystko na spokojnie. Coś mnie atakuje? Nie, chyba nie. O shit! Dobra, to było trochę niespodziewane. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Odbiegnijmy kawałek. Shit! Co się dzieje, co się dzieje? Moment, 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 moment. Kurde. Spokojnie, spokojnie, bez paniki gaming. Ale co tu się odpierdzieliło? Tego to się nie spodziewałem. Ale dobra, spokojnie, chyba jest git w miarę. Dobra, może by się tymi mackami zająć. Plecy czy nie plecy? Nie, chyba nie plecy, dobra. Pięknie. Pytanie, czy nas coś tu jeszcze zaatakuje? Teoretycznie nie powinno. Dobra, wiecie, ja się na wszelki wypadek podleczę. I przesuńmy sobie to. Zmienię sobie broń w razie czego. Dobra, czy coś mnie tu będzie chciało bić? Oho, aby skitujcie za mną cieć. Ostrożnie. Uwaga, jeszcze jeden. A, on już padł, szybko. Dobra. Okej. Pięknie. Dobra. Wiecie, jak jestem przygotowany na atak, to nie jest aż takie straszne, ale kurde, jak oni tak znienacka na mnie naskoczą, to naprawdę robi się spory, kurczę, problem. Dobra, przesuńmy ten znak. Coś jeszcze chyba słyszę, bez kitu. Dobra, powinieneś już chyba zginąć, wydaje mi się. Teraz dopiero, okej. Dobra, użyjmy tego. Dostarczmy ten cholerny znak na miejsce. No i dobra, cel osiągnięty, moi kochani, udało się. Mamy to. Tylko pytanie, czy to coś właściwie. I always believed in you. I knew you'd return to me. We are whole again, Isaac. We are whole. A Nicole, co ty tam robiłaś? What the fuck, co się dzieje? To chyba nie wróży dobrze. Nie, okej, nie mam pojęcia, co się dzieje, ale ma być jakiś wybuch, także chyba lepiej uciekać. No nie. Nie.
are insane. What, you don't believe me? Take a look at yourself. Better yet, take a look at the video from Nicole. And this time, watch it right to the end. Co ona ma na myśli? Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. Man. All comes down to this one little thing. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Ty głupiasz maciuro, ja pierdzielę, no ale dobra, no Nicole niestety... Nicole niestety nie żyje. Proś do wahadłowca, jeśli Kendra ma rację, czy tracę rozum. Nicole cały ten czas nie żyła, halucynacja stworzona przez znak. Przez cały czas to znak kierował mną tak, bym zwrócił go planecie. On czuje, w jakiś sposób jest żywy, a teraz znów ma go Kendra. Muszę dostać się do wahadłowca i puścić planetę, nim walnie w nią bryła. No to zdecydowanie trzeba zrobić. Spadajmy stąd. Kurde. Oczywiście, Nicole niestety od samego początku była martwa tak naprawdę, ona w tym nagraniu popełniła samobójstwo tak naprawdę, coś sobie wstrzyknęła. Ajajaj. Dobra. Pozbierajmy te rzeczy. Teraz tak się... O, co jest? Dobra. Weźmy sobie to wszystko. I gdzie my właściwie teraz jesteśmy? Nie mam pojęcia, ale dostajemy bardzo dużo stafów, widzę. Okej, pozbierajmy to wszystko. I właśnie pytanie, gdzie my teraz wyjdziemy, bo nie jestem pewien. Aha, w tym miejscu. Dobra, moi drodzy, to wiecie co, powiem wam tak. Zapiszemy sobie grę. I tutaj teoretycznie jest już końcówka gry. Zostały nam już naprawdę takie ostatnie minuty. Ale moi drodzy, wiecie co, chciałbym mimo wszystko to zakończenie takie samo w sobie rozdzielić i po prostu, no podzielić je najzwyczajniej w świecie, dlatego moi drodzy, ten odcinek nie będzie jeszcze ostatni, mimo że mógłby już być, ale myślę, że odcinek by się bardzo przedłużył, dlatego zakończymy sobie go tutaj, a jutro zobaczycie, moi drodzy, finał Dead Space'a. Mam nadzieję, że się wam ten odcinek podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w ostatnim już odcinku z Dead Space. Na razie!